Większość ludzi na świecie potrafi dotrzeć jedynie do kilku procent informacji w internecie. Reszta, czyli ogromna większość danych jest często głęboko ukryta przed tobą. Większość osób sądzi, że wykorzystanie zasobów głowowych jest wystarczające, aby znaleźć potrzebne dane i nie zdaje sobie sprawy, że ponad 90% informacji i danych nie jest indeksowane przez wyszukiwarki. Jest niewidoczne. Akademia Wywiadu chce uczyć swoich studentów skutecznych metod wyszukiwania tych, właśnie niewidocznych danych i docierania do prawdy. Na kursie poznasz rzeczywiste umiejętności i techniki, których używają organy ścigania, prywatni detektywi, organy finansowe, banki, komornicy, wywiadownie gospodarcze, dziennikarze śledczy, cyberprzestępcy i obrońcy praw człowieka, a nawet właściciele przedsiębiorstw, wykorzystując w ten sposób przewagę na rynku. Pokażemy Ci, jak docierać do informacji, gromadzić je i analizować. Po tym szkoleniu Twoje oczy otworzą się na tyle szeroko, że zaczniesz patrzeć na świat inaczej. Czy jesteś na to gotowy? Masz wybór. Zostajesz w Matrycie, czy przyłączasz się do nas? Co wybierasz? Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 4 maja 2023 roku Chińska Republika Ludowa zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o odpowiedź w sprawie, jak to określono, użycia cyberbroni do szpiegostwa na całym świecie. Pekin oskarżył Amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą o kierowanie kolorowymi rewolucjami poprzez zbieranie danych wywiadowczych od zagranicznych rządów. Mao Ning, rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedziała m.in. cytuję: Przez lata amerykańska centralna agencja wywiadowcza zbierała informacje wywiadowcze od zagranicznych rządów, przedsiębiorstw i obywateli, organizowała, przeprowadzała, kierowała i nadzorowała transgranicznymi tajnymi akcjami oraz potajemnie prowadziła pokojową ewolucję i kolorową. Rewolucje na całym świecie. Koniec cytatu. Rzeczniczka chińskiego MSZ odniosła się do raportu opublikowanego przez Chińskie Narodowe Centrum Reagowania Kryzysowego na Wirusy Komputerowe i chińską firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem Cichu 360. Ten raport dotyczy cyberataków CIA na inne państwa i konsekwencje do jakich te cyberataki doprowadziły według chińskiego nadawcy państwowego CGTN ten raport ujawnia że CIA wykorzystała tak zwaną lukę dnia zerowego w tym szereg backdoorów i luk które nie zostały ujawnione opinii publicznej zinicjowano ataki etapami ukierunkowane te ataki były na serwery sieciowe terminale routery a także na przemysłowe urządzenia sterujące Firma Cichu 360 już w 2020 roku miała odkryć nieznaną organizację cyberataków, m.in. na Chińską Republikę Ludową, ale także na inne kraje. Te ataki wykorzystywały zdaniem Chińczyków narzędzia cybernetyczne związane z CIA. Według chińskich mediów państwowych takie cyberataki sięgają już roku 2011 i mają, i mają trwać do dziś. Celem takich działań szpiegowskich ma być penetracja kluczowej infrastruktury informacyjnej, sektora lotniczego, instytutów naukowo-badawczych, przemysłu naftowego, firm technologicznych, a także agencji rządowych. Według chińskiego raportu, od początku XXI wieku szybki rozwój internetu stworzył Nowe możliwości dla działań infiltracyjnych CIA w innych krajach i regionach. Podkreślono, że jakiekolwiek instytucje czy osoby no, będące w dowolnym miejscu na świecie, które używają amerykańskiego sprzętu cyfrowego i oprogramowania, właśnie także amerykańskiego, mogą być infiltrowane przez amerykańskie agencje wywiadowcze. Również podkreślono, że przez dziesięciolecia CIA obaliła lub próbowała obalić legalne rządy za granicą w co najmniej 50 państwach. Co najmniej w 50 państwach. I w tym raporcie możemy przeczytać m.in. o takich kolorowych rewolucjach jak pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, słonecznikowa rewolucja na Tajwanie, czy szafranowa rewolucja w Mianmie, zielona rewolucja w Iranie, czy szereg innych, właśnie tak zwanych kolorowych, kolorowych rewolucji. Ta wiodąca pozycja Stanów Zjednoczonych w technologiach telekomunikacyjnych, w technologiach informacyjnych no, dała jak czytamy w raporcie amerykańskiemu wywiadowi, bezprecedensowe możliwości rozpoczynania, wprowadzania, inicjowania kolorowych rewolucji za granicą. I tutaj, ten raport opublikowany przez to Narodowe Centrum Reagowania Kryzysowego na Wirusy Komputerowe i firmę Cichu 360, ujawnił pięć takich metod powszechnie stosowanych przez CIA. Pierwszą z metod jest świadczenie usług szyfrowanej komunikacji sieciowej. I tutaj możemy przeczytać w raporcie, że aby pomóc protestującym w niektórych krajach na Bliskim Wschodzie, aby także pomóc im pozostawać w kontakcie, uniknąć śledzenia, a co za, co za tym idzie oczywiście także groźby aresztowania, amerykańskie firmy, także te związane z koncernami zbrojeniowymi, opracowały technologię TOR, która pozwoliła potajemnie uzyskiwać dostęp do, do internetu i w ten sposób właśnie chronić się przed organami bezpieczeństwa, no między innymi oczywiście w krajach Bliskiego Wschodu, ale nie tylko. Wiemy, że obecnie Centralna Agencja Wywiadowcza prowadzi taką kampanię skierowaną do mieszkańców Rosji, zachęcając do, zachęcając do podjęcia współpracy z CIA właśnie między innymi poprzez sieć TOR. Druga metoda używana przez CIA według chińskiego raportu ma polegać na świadczeniu usług komunikacyjnych offline. Podano tutaj konkretny przykład. Jeżeli osoby nastawione antyrządowo w Egipcie, Tunezji czy innych krajach Północnej Afryki chciałyby nadal utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym, w tym właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy, kiedy internet jest odłączony, wówczas mają taką możliwość, ponieważ koncerny Google i Twitter bardzo szybko uruchomiły specjalną usługę o nazwie Speak to Tweet wiadomości są automatycznie konwertowane na tweety a następnie przesyłane do internetu i udostępniane publicznie właśnie za pośrednictwem Twittera, ale także innych platform tak aby dawać możliwość raportowania w czasie rzeczywistym wydarzeń na miejscu w przypadku na przykład właśnie kolorowej kolorowej rewolucji. Trzecim sposobem ma być zapewnianie na miejscu w konkretnych krajach, w konkretnych miastach narzędzi do kierowania wiecami, demonstracjami, protestami w oparciu o Internet i inne formy łączności bezprzewodowej. Tutaj w chińskim raporcie podkreślono, że przede wszystkim znaczenie amerykańskiej korporacji Rand, która miała poświęcić szereg lat na rozwijanie różnych nietradycyjnych technologii zmiany władzy, jak chociażby koncepcję Nonviolent Action. O tym mówiłem w odcinku numer 644 zatytułowanym Anatomia Kolorowych Rewolucji. Mówiłem o koncepcji Gina Sharpa. Także polecam Państwu tutaj szerzej, jeżeli ktoś kogoś to interesuje szerzej, to aby zapoznał się z tym odcinkiem podcastu. To narzędzie, te narzędzia mają pomagać dużej liczbie młodych ludzi, którzy są właśnie połączeni przez internet czy innymi formami łączności bezprzewodowej, być takim mobilnym ruchem protestacyjnym. Znacznie poprawiając efektywność kierowania całym wydarzeniem, całym protestem, całą kolorową rewolucją na miejscu. Czwarta metoda CIA, która opisywana jest przez Chińczyków, to amerykańskie oprogramowanie o nazwie Riot. Oprogramowanie ma obsługiwać w 100% niezależną sieć szerokopasmową, zapewniać zmienną sieć Wi-Fi i. Nie opierać się na żadnej tradycyjnej metodzie fizycznego dostępu. Nie wymaga ani połączenia telefonicznego, kablowego, ani, ani satelitarnego. Umożliwia łatwo uniknięcie wszelkich form rządowego monitorowania. Ostatnią piątą metodą, o której możemy przeczytać w chińskim raporcie, jest cały system tzw. informacji antycenzorskich. Chińczycy informują, że Departament Stanu miał przeznaczyć na rozwój tych technologii ponad 30 milionów dolarów i to ma być rozwój, rozpowszechnianie najnowocześniejszych, otwartych technologii od ochrony prywatności, bezpieczeństwa, omijania cenzury, oczywiście adresowany do krajów, Wrogich stanom, stanom Zjednoczonym. Chodzi o to, aby poprawić tak zwane cyfrowe i fizyczne bezpieczeństwo aktywistów antyrządowych w krajach wrogich Stanom Zjednoczonym. No i zmuszając, oczywiście, te państwa do ponownego. Oszacowania obciążeń finansowych, technicznych, jeśli chodzi o politykę restrykcji wobec, wobec opozycji. No i możemy oczywiście także, oprócz tych pięciu metod wykorzystywanych przez CIA do wzniecenia niepokojów na całym, na całym świecie, dowiedzieć się z chińskiego raportu, że to oczywiście. Nie wszystko, to oczywiście, nie wszystko. Zarówno chiński, chińskie to centrum reagowania kryzysowego, jak i firma Cichu 360 zidentyf miały zidentyfikować również 9 innych metod wykorzystywanych przez CIA jako broń do cyberataków, do zdalnej kontroli, do zbierania do kradzieży informacji itd. itd. Cały raport wpisuje się zresztą w chińską strategię zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wielowymiarowego. Także jeżeli Chiny mówią o globalnej inicjatywie bezpieczeństwa, to mówią także o tym wielopłaszczyznowym bezpieczeństwie, także w, cyber, w cyberprzestrzeni. No i oczywiście ten bardzo szybki postęp technologiczny powoduje, że zagrożenia w cyberprzestrzeni będą coraz większe, będą coraz mocniej wpływać na życie polityczne, Gospodarcze społeczne wszystkich państw na ziemi. Dziękuję Państwu za uwagę. Większość ludzi na świecie potrafi dotrzeć jedynie do kilku procent informacji w Internecie. Reszta, czyli ogromna większość danych jest często głęboko ukryta przed Tobą. Większość osób sądzi, że wykorzystanie zasobów migłowych jest wystarczające, aby znaleźć potrzebne dane i nie zdaje sobie sprawy, że ponad 90% informacji i danych nie jest indeksowane przez wyszukiwarki jest niewidoczny. Akademia Wywiadu chce uczyć swoich studentów skutecznych metod wyszukiwania tych właśnie niewidocznych danych i docierania do prawdy. Na kursie poznasz rzeczywiste umiejętności i techniki, których używają organy ścigania, prywatni detektywi, organy finansowe, banki, komornicy, wywiadownie gospodarcze, dziennikarze śledczy, cyberprzestępcy i obrońcy praw człowieka. A nawet właściciele przedsiębiorstw wykorzystując w ten sposób przewagę na rynku. Pokażemy ci, jak docierać do informacji, gromadzić je i analizować. Po tym szkoleniu twoje oczy otworzą się na tyle szeroko, że zaczniesz patrzeć na świat inaczej. Czy jesteś na to gotowy? Masz wybór. Zostajesz w Matrycie, czy przyłączasz się do nas? Co wybierasz?